Pan Juliusz Machulski nakręcił sporo dobrych filmów, jedne z nich są bardziej, a inne mniej kojarzone, na przykład Girl Guide, którego premiera miała miejsce w 1996 roku. Osobiście uważam, że jest to lekko niedoceniana produkcja, może jakoś specjalnie nie porywa fabułą ani grą aktorską, natomiast trzeba przyznać, że pomysł na stworzenie tego filmu był bardzo, bardzo oryginalny. A skoro powiedziałem już o aktorstwie, to pamiętam, że te kilkanaście lat temu po prostu nie mogłem oderwać wzroku od przepięknej pani Renaty Gabrielskiej. Jeżeli chodzi natomiast o pana Pawła Kukiza, to cóż mogę powiedzieć, fajnie zobaczyć tego człowieka w czasach, kiedy nie był jeszcze politykiem, a próbował swoich sił na przykład w aktorstwie. No ale przechodzimy do samochodów, jakie pojawiły się w filmie Girl Guide, bo przecież o tym jest ten kanał. I ten odcinek bezapelacyjnie wygrywa jeden polski samochód. Tym samochodem jest poczciwy tarpan. Auto dziś już bardzo mocno zapomniane i dość ciekawe. Ciekawe ze względu na swoją konstrukcję, na design, który w tamtych czasach był naprawdę całkiem spoko. Niestety nie szedł on w parze z trwałością tego pojazdu. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z kolegą, którego dziadkowie mieli takie auto w gospodarstwie i ten samochód częściej stał u mechanika na warsztacie niż pomagał w obowiązkach związanych właśnie z utrzymaniem, z prowadzeniem gospodarstwa. Tak czy inaczej, tarpany powoli wyginęły. Tak jak powiedziałem przed chwilą, spotkanie takiego auta na ulicy dziś graniczy z cudem. Ale nie to jest najciekawsze w Girl Guide. Najciekawsze jest to, że na ekranie możemy zobaczyć aż cztery wersje tego pojazdu. 237D, 237RS, 237S i 239D. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystkie te cztery egzemplarze, które wymieniłem przed chwilą, miały w zamyśle twórców Girl Guide grać jeden egzemplarz tego samochodu. Dobra, ja rozumiem, że w niektórych przypadkach, w niektórych filmach czy serialach wykorzystuje się podobne do siebie pojazdy, które potrafią się różnić na przykład, nie wiem, kołpakami, jakimiś listwami bocznymi czy lusterkami, ale błagam was, nie typem nadwozia i kolorem. Tak więc przykład tych tarpanów to jeden z najbardziej rażących błędów w polskich filmach, jeżeli chodzi o dobór pojazdów, jakie udało mi się zauważyć. Co ciekawe, to nie jedyne auta użytkowe, jakie zobaczycie w tej produkcji. Kolejne pojazdy to na przykład Żuki A09M i A16B, Ford Transit z lat 80., Renault Trafic w wersji Ambulance, a ciekawostkami są Ford Econoline, czy na przykład wrastający w ziemię ZU-157. Oprócz nich Volkswagen Transporter T3, dostawczy LDV, czy poczciwy Star. A żeby nie było nudno, to na ekranie zobaczycie również trzy pojazdy własnej konstrukcji, które może nie porywają swoją urodą, ale na pewno są oryginalne. Z kolei samochody osobowe to na przykład Polonez Karo, czy Polonez Borewicz i przejściówka w wersji policyjnej, ZAZ 1102, czyli Tavria, ale i taka perełka jak Daimler Double Six z 1995 roku. Mocno backgroundowe samochody to na przykład Volkswagen Golf 2, Pontiac Transport, poczciwe Fiaty 125P i 126P oraz Polonez Track. Wprawne oko dostrzeże również takie auta jak Fiat Tempra, Fiat Croma, Nissan Primera, Mercedes W123, Ford Sierra, Honda Civic w wersji USA, Fiat Tipo, Fiat Cinquecento, Golf Trójka, a widok polskich ulic na pewno urozmaica autobus i Karus 280. Wesprzyj moją twórczość odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. I to tyle, jeżeli chodzi o film Girl Guide. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wpadce z tarpanami. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie.